1 Koryntian 11, 28-32 i list Jakuba, 1 rozdział 22-25. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. I pytanie jest, czego brakuje tym chrześcijanom, do których odpowiednio apostoł Paweł czy Jakub zwracają się z tym napomnieniem? Czego brak tym chrześcijanom, do których oni mówią? Ja te dwa fragmenty połączyłem problemem, który tych chrześcijan, adresatów zarówno słów Jakuba i apostoła Pawła, nazwałem ten problem brak autorefleksji. Jak widzicie, związek tego, o czym mówię, z poprzednim tematem jest oczywisty. Mówiliśmy o zmianach w naszym charakterze. Mówiliśmy o tym, że mamy tendencję, szczególnie po uwierzeniu w Chrystusa, kiedy od Niego, od tego czasu minie, powiedzmy kilka lat, czy niekiedy nawet parę lat, gdzieś zaczyna nam to tracić ostrość, tracić taką jaskrawość, tracić żywość i zaczynamy znowu myśleć o sobie w taki sposób, że nie jest z nami tak źle. Nasza autorefleksja często nie spełnia właściwego poziomu głębi. Bo głęboka autorefleksja to nie jest tylko zapłakanie nad sobą, to nie jest tylko jakiś smutek, ale to jest zmiana. W Koryntian mówi wyraźnie, apostoł Paweł mówi tak: gdybyście wy w wyniku pogłębionej autorefleksji rozpoznali grzechy, w których trwacie, i zmienili swoje postępowanie, to może część z was by żyła, a reszta może by nie chorowała tak ciężko. A tak? Bóg, widząc, że Jego dzieci nie mają autorefleksji, nie osądzają same siebie, nie zmieniacie samych siebie, nie osądzacie samych siebie, dlatego spada na was, tak jak na krnąbrne dzieci, karcenie. Brak autorefleksji to jest podstawowy powód, dla którego się nie zmieniamy. Kiedy ja bym miał odpowiedzieć na to pytanie, czego się boję, jeśli chodzi o Kościół, w którym żyję. Wszyscy mamy to wspólne zagrożenie. Uspokojenie swojego serca, wyciszenie swojego sumienia i to jest inne określenie tego zjawiska braku autorefleksji nad sobą. Zadowolenie z siebie takim, jakim jestem, które zamyka nas przed szukaniem zmiany, bo my już jesteśmy doskonali. Zobaczmy na potwierdzenie tego, że taki stan u chrześcijan jest możliwy. Tekst apostoła Pawła, 1 Koryntian, 4 rozdział, od 2 do 14. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki. Bo nawet ja sam siebie nie sądzę, albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano.
żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubić, jakobyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się. Bez nas staliście się królami. I obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, i jesteśmy nadzy i policzkowani, i tułamy się, i trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Jaki był stan adresatów tych słów w dziedzinie zdolności do autorefleksji? Tutaj trzeba odczytać pewną ironię tekstu. Tu Paweł zestawia siebie, swoje życie duchowe, swoje postępowanie z postępowaniem i myśleniem o sobie Koryntian. Jakie jego postępowanie jest, wiemy. Opisuje je tutaj. Wiemy też, że nikt nie mógł mu niczego zarzucić. A jak z kolei zachowują się jego tutaj, no powiedzmy, trochę przeciwnicy. Kiedy on ich nazywa mądrymi, jakie tam widzicie jeszcze określenia ich stanu duchowego? Mocni, mądrzy, szanowani, królowie. To jest ich sposób myślenia o siebie, o sobie, ich postrzeganie samych siebie. Ale zobaczcie, jak kończy. Ten ostatni werset pokazuje, że on tu stosuje drwinę, ironię. Wy, którzy żyjecie jak psy, myślicie o sobie, że jesteście fajni, że jesteście mądrzy, że trzeba was szanować za to, w jaki sposób żyjecie dla Chrystusa. Otwórzmy następny rozdział i pierwsze dwa wersety poproszę. Słyszy się powszechnie o przeteczeństwie między wami i to takim przeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuści. Oczywiście nie wszyscy tak postępują, ale wszyscy to akceptują i uważają, że to jest fajnie, że u nich w kościele jest taka tolerancja, taka nowoczesność. I mówi, wy się tym chlubicie, że taki stan, takie dno moralne jest w waszym kościele, takie jest wasze dno moralne. Mówi, zamiast się wstydzić, wy się chlubicie tym. Zobaczcie teraz głębię tej ironii. On wie, że oni tak żyją, jak pisze w 5 rozdziale. Próbuje tą autorefleksję poprzez ironię w nich wzbudzić. Drwi troszeczkę z ich stanu duchowego, a później, już jak wiemy, w tym liście przechodzi do różnych rzeczy bardzo konkretnych, na przykład do takiej jak ta w następnym rozdziale. Czyli mamy przykład chrześcijan, i to chrześcijan, którzy uważali, że są bardzo duchowi. Nie ma tylu charyzmatycznych działań opisanych w Biblii w żadnym innym kościele, jak właśnie w kościele w Koryncie. Myślę, że między innymi stąd wypływa ta ich pycha duchowa, że mówili językami, że prorokowali, że dokonywali jakichś uzdrowień. Ci ludzie myśląc, że tak z metafizyką obcując, są z definicji święci. No bo przecież Bóg by nie pozwolił, nie dał daru języków czy jakiegoś tam innego cudu jakimś grzesznym ludziom, czyli znaczy, że jesteśmy w porządku. Właśnie tak myśleli o sobie Koryntianie. To niebezpieczeństwo braku refleksji towarzyszy wierzącym. Stąd w prosty sposób możemy przyjąć jako pewnik, że niebezpieczeństwo braku właściwej autorefleksji jest u progu, u drzwi każdego z nas. Możemy przenieść to bezpośrednio do siebie i pamiętać, nie tylko dziś, nie żeby tak dzisiaj się przejrzeć w tym lustrze, tak, rzeczywiście muszę więcej krytycznie myśleć o sobie i rozważać swoje postępowanie, ale żebyśmy to wprowadzili w nawyk,
żeby krytyczne myślenie o sobie stało się naszym nawykiem, w zależności od tego, jak odczytamy zmiany w sobie i okoliczności zewnętrzne, tak wypełnimy ten projekt. Tak będzie wyglądała nasza budowla, kiedy staniemy przed Bogiem, albo z kupy śmieci, albo ze złota, srebra i drogich kamieni. Zobaczmy teraz po tej lekcji nowotestamentowej, zobaczmy dwa psalmy. Najpierw psalm 26, werset 2, a później psalm 139. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, poddaj próbie nerki i serce moje. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje, i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Autor psalmu wyraża pewną ograniczoność człowieka w tej autorefleksji. Zbadaj mnie, poznaj, pokaż mi prawdziwe zakamarki mojego serca, moje motywacje, skąd się biorą moje złe uczucia, skąd się biorą moje dobre uczucia, nerki i serce. Skąd się biorą moje myśli, czy gdzieś jest błąd, czy gdzieś jest coś nie tak. Zobaczcie, 23 i 4 werset jeszcze raz. Literalnie, co tutaj jest? Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje, a zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. To są prośby skierowane na przyszłość. To jest prośba, żeby Bóg tego dokonał. Zrób to, Boże. Tutaj autor psalmu prosi, zbadaj i poznaj myśli moje. Czyli tak jakby jeszcze Bóg tego nie zrobił. Ale zobaczmy początek tego psalmu. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Jak rozumieć tę prośbę na koniec? Przecież to już wszystko się stało. Teraz jak gdyby dochodzimy do istoty rzeczy. Bóg nas zna. Bóg wie wszystko o nas. Autor prosi, żeby Bóg dzielił się z nim tą mądrością, którą ma o nim, tą wiedzą. Bo ta prośba, chociaż jest skierowana do Boga de facto, badaj mnie i poznaj. W rzeczywistości więc chodzi o to, że to jest prośba do Boga, żeby objawił nam prawdę o nas. Nasze poznanie, czy zaczerpnięcie z tej Bożej mądrości będzie limitowane naszą otwartością. Czyli w rzeczywistości on bardziej się modli tutaj, z kontekstu widać, o otwartość na przyjęcie Bożej mądrości, a nie, żeby Bóg tu dokonywał jakichś testów na nim, czy sprawdzenia i tak dalej. Inaczej można powiedzieć, on modli się o zdolność do autorefleksji, żeby to poznanie, które Bóg nam daje o nas samych, wydawało w nas owoc, dotykało nas, coś, żeby coś w nas pękało, drgało, zmieniało się. Tak bym rozumiał tę modlitwę i na tej zasadzie myślę, że spokojnie możemy w ten sposób prosić Boga. W ten sposób i my, korzystając z tego wzoru, on nawet zdaje się w różnych piosenkach chrześcijańskich, bo to rzeczywiście jest tak bardzo ładnie, poetycko, jak przystało na psalm, sformułowana ta prośba o autorefleksję nad sobą. Możemy z tego korzystać i do tego Was zachęcam. Na koniec jeszcze przejdźmy do drugiego listu do Koryntian, 12 rozdział, werset 4. Tutaj mamy wejrzenie w myślenie apostoła Pawła. Jak on przed Bogiem realizował tę modlitwę, czy tę prośbę autorefleksję. Został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę. Chyba tylko ze słabości moich. Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego. Bo prawdą będzie to, co powiem, lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił,
wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Tutaj apostoł Paweł pokazał ze swojego doświadczenia pewien klucz do właściwej postawy do siebie, swojego życia i do Boga. Pewien klucz do autorefleksji. Kiedy nasza refleksja będzie szła ku pysze, ku samozadowoleniu, ku poleganiu na swoich siłach, wtedy jesteśmy wystawieni na wielkie niebezpieczeństwo. I zobaczcie tutaj ciekawostkę. Bóg znał apostoła Pawła i wiedział, że to jest jego czułe miejsce. Wiedział, że pokusa pychy jest w nim wielka. On sam, kiedy by miał konstruować swój, że tak powiem, portret, to by ten oścień wyjął i odłożył na bok. Mówi, nie, no przecież dzisiaj jestem skromnym człowiekiem, no. Ale tutaj Bóg zastosował inną receptę. 3 razy prosiłem Pana, aby On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dość masz, gdy masz łaskę moją. Albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. I Paweł zinterpretował ten oścień, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił, abym się nie popadł w pychę. Miało go popychać do autorefleksji, by przypominał sobie, że wszystko, co masz, dostałeś. I nie jest to żadną postawą do twojej chluby czy wywyższania się. Jako zastosowanie, jedno już powiedziałem, słowa z psalmu 139, czy z psalmu 26, ten werset drugi, niech będą stałym elementem naszego myślenia o sobie. Nie chcę powiedzieć, żeby codziennie na modlitwie w ten sposób się zwracać do Boga, ale żeby nawyk autorefleksji rzeczywiście zagościł w naszym życiu. Żeby zmienił nasz charakter, bo człowiek, który ma autorefleksję, on będzie widział i będzie chciał działać, żeby to zmienić.